Przenieśmy się przed kancelarię premiera. Tam jest Rafał Poniatowski. Rafale, no właśnie. Kto mógłby zastąpić Ludwika Dorna? No w tej chwili o tych spekulacjach mówi się bardzo niewiele. Zastanawiałem się również nad tym, co takiego się stało. Czy premier był zaskoczony tym, że premier był bardzo zaskoczony tym, co się stało, czy też nie był zaskoczony.